jak mogliście też zauważyć. I tu mamy exit, ale my jeszcze do exitu nie chcemy iść, ponieważ tutaj mamy dwa dodatkowe życia, o których kiedyś wam nawet ich nie pokazywałem, ale teraz stwierdziłem, że pokażę, bo why not, skoro już mniej więcej splądrowałem sobie większość gry, to mniej więcej wiem, gdzie sobie jakieś takie delikatne sekreciki, no nie? Reminds me of Ed tapping his birthday keg. Tak jest. To był taki suchar, że aż musiałem wodą popić. Flying boys, nice touch. Dobra, tak więc odpalamy sobie w takim razie trzeci telewizorek i tam będzie na nas czekał trzeci poziom. A trzeci poziom będzie dosyć też ciekawy bardzo, ze względu na mój nick na YouTubie. Ponieważ trzeci poziom nazywa się Tomato Soup, czyli zupa pomidorowa. Soon Ted Turner will have this colorized. I mamy atak zabójczych pomidorów. I chyba nawet był taki film kiedyś. Atak zabójczych pomidorów. Więc mamy tutaj kolejną taką parodię, jeżeli chodzi o Geksika. Tak więc, no jak widzicie, Geks, tak jak zresztą już mówiłem, nawiązuje do wielu popkultur i można zobaczyć tutaj różne parodie, różne takie właśnie smaczki. To jest idealna gierka wręcz, muszę powiedzieć. Więc jeżeli urodziłeś się w latach 90., a nie kojarzysz Geksa, to radzę ci zapoznać się z tym tytułem, bo myślę, że jest to naprawdę wspaniała gierka. Gierka na wiele, naprawdę wiele, wiele, wiele godzin. Uwaga, 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 bo tu można dostać w pytę chciałem. Nie wiem, co ja dzisiaj gadam, ja jakiś pijany, kurde, ostatnimi czasy jestem. Może to jakiś stres jest, kurczę, znowu. Może ja się na tyle cofnąłem w rozwoju YouTube'owo, że zacząłem mieć stres przed każdą nagrywką. Miejmy nadzieję, że nie, bo to byłoby trochę słabiutkie. A, i jak możecie też zobaczyć, możemy sobie power-upy również mieszać. Tak więc możemy mieć równie dobrze w tym samym czasie power-up ognisty oraz power-up tornado, jaki możecie teraz zobaczyć. No, jeszcze przy okazji tutaj nowymi naszymi przeciwnikami są pterodaktyle. Albo, hehe, zombie pterodaktyle, no bo wiecie, cmentarz i tak dalej. Tutaj mamy jakiegoś innego power-upa, co to był za power-up, bo ja nie pamiętam. A, mamy dodatkową łapkę zdrowia. Dodatkowa łapka zdrowia, czyli albo to jest już maksymalna ilość łapek, albo będziemy mogli jeszcze mieć tak przynajmniej z ich 7 na przykład. No nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić, a tak jak powiedziałem, mylić się to jest rzecz ludzka, no nie? I tutaj mamy życie, którym sobie nie pogardzę, ponieważ ja bardzo lubię zdobywać żyćka. Aha, i tutaj wpadłem w pułapkę w ten oto sposób. Okej, dobra, dobrze, że uważam, bo mogło to się różnie skończyć. I idziemy sobie dalej z poziomem. Wow, kurde, uwaga. Trzeba uważać! Nie! O nie! Pierwsza śmierć już jest! No i tak przy okazji mogliście zobaczyć, że animacja śmierci jest następująca, że Geks po prostu wlatuje w telewizor i na tym się kończy zabawa. Tak więc... A! I zapomniałem wspomnieć o aparatach, że aparaty robią nam normalnie... robią nam checkpoint. Tak więc jeżeli aparat zrobi nam zdjęcie, to już w tym momencie mamy checkpoint. Na szczęście daleko nie zginąłem, tak więc możemy dalej ruszyć sobie w przygodę i z tego co ja wiem, te wszystkie życia dokładnie tak wracają z powrotem na swoje miejsce. To nie jest coś takiego jak w Crashu Bandicoocie, że wejdziesz do poziomu, zginiesz, powiedzmy zdobyłeś skrzynkę życiem, zginiesz i wtedy musisz, nie wiem, wrócić do tego poziomu za jakiś czas albo po prostu w ogóle na nowym save'ie odpalić sobie ten sam poziom, dlatego że no, życie się już tam tobie nie zespałni. Wiecie o co chodzi, no nie? Teraz nie popełnię tego samego błędu, jedyne co to wezmę językiem sobie power up. A to jest power up szybkości w tym momencie.
I lecimy z koksem, niszcząc, kurde, zabijając zabójcze pomidory, kurde. Sam swoich braci, kurde, zabijam. Ja pierdzielę, ja jestem, kurde, niedobry w tym momencie. Jak tak w ogóle można, powiedzcie mi, jak tak można? Przecież to się, kurde, leczy. To powinno się, kurde, zamykać takich ludzi w psychiatryku. W sensie mówię tutaj o sobie, oczywiście. Of course. I tutaj chyba będzie runda bonusowa, z której w sumie skorzystam tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć sobie dodatkowe 6 punktów zdrowia. Oczywiście, jeżeli chodzi o zbieranie tych fragmentów pilocika do planety X, mógłbym oczywiście to robić w poszczególnych światach, czyli na przykład jak mieliśmy tam fragment w świecie kreskówkowym, to mogłem wytężyć mózgownicę i poszukać sobie tych sekretnych pomieszczeń w tych poziomach. Ale powiem wam szczerze, wolałem to zrobić tutaj w tym Warp Gate'cie lub nie wiem sobie jak to nawet nazwać. Bo nie oszukujmy się, ale trochę nie chce mi się aż tak eksplorować tych poziomów, bo można w tych poziomach naprawdę dosyć długo spędzić czas. Okej, nie udało mi się wszystkich dobić, ale przynajmniej mamy 5 dodatkowych punktów zdrowia. A to jest całkiem sporo. 49 życia. A przypomnę, że jesteśmy w trzecim poziomie w grze, tak więc być może to będzie właśnie ten let's play, w którym zdobędziemy maksymalną ilość żyć, czyli 99. A nie powiem, byłbym zadowolony z tego powodu. Bardzo bym się cieszył wręcz, bo szczerze powiedziawszy w Geksie nigdy nie miałem liczby 99. I to byłoby coś nowego dla mnie. To byłby nowy kamień milowy do pokonania. I przede wszystkim będziemy mieli taką dużą ilość żyć, że bez problemu sobie poradzimy z ostatnim bossem, bo ostatni boss, uwierzcie mi, potrafi być naprawdę skończonym chujem, brzydko mówiąc. I przy okazji sobie punkty zbieramy. Żeby Gek zrobił coś takiego, to trzeba po prostu skoczyć i wcisnąć strzałkę w dół. Taka ciekawostka. Kill your TV, man. Dokładnie tak. Dokładnie tak, panie Geksiu. Ogólnie, co chciałem powiedzieć, jak mogliście zobaczyć, zebraliśmy taki jeden tajemniczy itemek. Właśnie tutaj macie go na ekranie teraz. To jest kaseta VHS. Kaseta VHS robi nam właśnie jako save point. I tak, ja wiem, że wspominałem, że w tej gierce nie ma możliwości zapisania, ale są możliwości zapisania hasłami. To jest ten sam system, co był w Raymanie 1, w Crashu Bandicoocie 1. Czyli po prostu jak nie masz karty pamięci, a w tym wypadku karta pamięci ci nie była potrzebna w tej gierce, to zapisywałeś sobie hasła i wtedy wpisywałeś sobie te hasła i kontynuowałeś sobie dalej przygodę w Geksie, nie? Tylko z tą różnicą, że tak jak w Raymanie, tak jak w Crashu, w tej gierce również życie się nie zapisują, tak więc ja osobiście mam alternatywę w postaci save state'ów i po prostu będę sobie zapisywał w ten sposób, żeby utrzymać swój stan żyć, ponieważ nie mam zamiaru wklepywać po raz kolejny lub po raz setny tego samego hasła, tylko po to, żeby zobaczyć, że na przykład w ostatnim świecie zamiast mieć 60 żyć, mam żyć 3. Tak więc odblokujmy sobie następny poziom, który w sumie jest tutaj, więc fajnie trafiłem sobie. A ten poziom będzie się nazywał Disco Inferno. I tutaj, jak możecie zobaczyć... Dobra, musiałem się zamknąć, żeby Gex mógł powiedzieć. Tutaj, jak mogliście zobaczyć, mamy dwa piloty do zabrania. Nie jeden, a dwa. Z czego drugi był jakiś taki dziwny, kolorowy. Otóż, jeżeli chodzi o ten drugi pilot, to jest pilot, który będziemy musieli zebrać obowiązkowo, dlatego że jest to pilot, który odblokowuje nam drugi świat. Ale tutaj jest mały haczyk, ponieważ on odblokowuje drugi świat, ale nie odblokuje nam pierwszego poziomu w drugim świecie. No, no właśnie, kurczę pieczone. A czemu nie odblokowuje? Bo ten pierwszy poziom będzie z automatu odblokowany. A jeżeli nie będzie z automatu odblokowany, to po pokonaniu bossa tego świata, wtedy dopiero nam się będziemy... Wtedy dopiero będziemy mogli odblokować pierwszy poziom w drugim świecie. Ale obowiązkowo musimy zebrać ten pilot w tym poziomie. Ten do drugiego świata. Bo inaczej się nie dostaniemy i nie będziemy mogli dalej kontynuować fabuły gry. A raczej wszyscy chcemy poznać, jak ta gra się skończy, no nie?
Wszyscy chcemy poznać tę fabułę do samego końca. Ogólnie jakie macie wspomnienia z tymi poziomami? Jeżeli oczywiście graliście w Gexa, to dajcie znać, ponieważ jestem bardzo ciekaw. Ja osobiście mam bardzo dobre wspomnienia z Gexikiem. No jedyne co, to pierwszą część, tak jak już wspominałem wcześniej, zapamiętam jako najtrudniejszą grę i myślę, że mam ku temu doskonałe powody, dlaczego zapamiętałem to jako bardzo trudną gierkę, bo no ona jest generalnie trochę trudna. Nawet nie trochę, a bardzo trudna. Ona jest troszeczkę łatwiejsza niż Rayman 1, ale no to jest podobny poziom, podobny. Podobny, co nie oznacza taki sam, no nie? Sorry, Mr. Presley. I jak możecie też dostrzec, muzyka w tle jest cały czas taka sama, ponieważ w tej gierce mamy coś takiego, że każdy z tych światów ma jeden soundtrack przypisany. Co jedynie mogą się różnić delikatnie nutki z hubów, czyli z tych map świata. Ale jeżeli chodzi o same w sobie poziomy, to wszystkie mają taki sam soundtrack, więc nie powinno to raczej nikogo dziwić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, 52 życia. Pamiętam, jak ja robiłem swój Let's Play w 2014, to byłem w ogóle zdziwiony, że jak kurde można mieć w tej gierce 60 ileś żyć, przecież ja mam tylko 12. A potem się okazało, kurde, że tak naprawdę można dostać się do tego specjalnego pomieszczenia i ponabijać sobie życia w różnych rundach bonusowych i elegancko. I proszę bardzo, masz takie 53 życia. No, to jak widzieliście, to jest power-up, który potrafi zamrażać przeciwników, zamieniać je w tak zwane kostki lodu. I nie tylko zresztą przeciwników, bo może równie dobrze taki płomień zamrozić. O, dobra, elegancko. Trzeba uważać na pana Jasona Voorheesa z piątku 13, bo naprawdę, kurde, koleś może być, no, niebezpieczny. To jest niebezpieczny morderca, pamiętajcie o tym. Przy okazji, ja oberwałem niepotrzebnie zresztą, bo mogłem sobie to darować. O, i po raz kolejny power-up zamrażający. Myślałem, że nie doskoczę, ale jakbym nie doskoczył, o Jezu, jaki to byłby płacz w tym momencie, to wy sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie. Geronimo! Geronimo! Tak, nie mogłem pogardzić tym 54 życiem, musiałem je zebrać, po prostu, no musiałem. Tu mamy checkpoint oraz mamy telewizorek, tak, mamy pilot do telewizora. Czyli dzięki temu sobie w tym momencie odblokujemy drugi świat bezproblemowo. I teraz szukamy dalej szczęścia. Kurde, myślałem, że zdobędę ten punkt zdrowia, ale niestety nie zdobyłem, szkoda. 55 życie, poszło się kurde kochać. Masakra, ja pierniczę. Szkoda, naprawdę szkoda, bo byłbym zadowolony, gdybym miał to 55 życie, ale tak to... Dobra, nie narzekam. Idziemy dalej po prostu z koksem. Okej. Dobrze. Dobrze, dobrze. Geronimo! O! O! Aha! Takie buty. Ale spieprzyłem! Ale spieprzyłem, moi drodzy. O kurde! Ja pierniczę! Ja przypadkowo dalej poszedłem, a tam wcześniej był pilot, który bym sobie odblokował bossa. Dlaczego ja takie błędy popełniam?
Ja pierniczę. O nie. O kurde, ale wtopa. Reminds me of Ed tapping his birthday keg. Tak więc, moi drodzy, ja chwilowo się z wami żegnam i ja idę po pilot, żeby sobie odblokować bossa, bo teraz następny poziom to miał być boss, więc... O, udało się, zobaczcie, widzicie? Udało się, kurczę, pieczone zdobyć tamto życie, które wcześniej mi się spierdzieliło do wody. Bardzo dobrze, jest progres. No i teraz tutaj idziemy, bo ponieważ tutaj mamy pilot jeszcze do zebrania. O, jeszcze wyżej, jeszcze trzeba wyżej. No, mamy naszego gagatka, teraz możemy kończyć poziom, moi drodzy. W końcu. No, i teraz możemy sobie bardzo elegancko wyjść. Tak więc, będąc teraz na mapie świata, możemy sobie otworzyć następny i zarazem ostatni już telewizor. A raczej odpalić, a nie otworzyć. Jest to, jak widzicie, specjalny telewizor, dlatego że to oznacza, iż jeżeli ten telewizor jest odłączony od wszystkich, że on jest na takiej specjalnej platformie, to oznacza tylko jedno. To będzie konfrontacja z bossem. A boss znajduje się w poziomie Spin and Poke. Ciekawostki do poziomu Spin and Spoke. Ekran porusza się automatycznie w przód i w tył. Istnieją tylko dwa poziomy z ruchomym ekranem, ten i Kongo Chaos. Na tym poziomie są tylko trzy kule z życiem, co oznacza, że jeśli zbierzesz każdą kulę, Gex będzie miał 6 punktów zdrowia, podobnie jak Morfina. Pozostałe poziomy cmentarza mają zielonkawą kolorystykę, chociaż ten poziom ma zestaw kolorów niebieskawych. I z taką energiczną muzyczką sobie zaczynamy, moi drodzy. Generalnie bossem jest kobieta, która nazywa się Morfina, bodajże ona tak się nazywała. I na czym Morfina będzie polegać? Morfina będzie polegać na tym, że będziemy musieli ją atakować ogonem właśnie w sposób taki, jaki widzicie teraz, aż ona nie będzie miała swojej drugiej przemiany. A jak widzicie, zamieniła się ona w kościotrupa, który był w zasadzie w przebraniu dziewczynki. I generalnie dałem dupy po całości, bo ona już miała zginąć, ale ostatni atak zadał mi damage, przez co ja zginąłem, więc no... Słabo troszeczkę to wygląda, nie będę tego ukrywał. Tak więc runda druga w takim razie z frajerką. Jak w ogóle możecie usłyszeć, to w tle leci, przegrywa nam w zasadzie remix motywu muzycznego cmentarza. I to jest całkiem fajne w mojej opinii. Ja nigdy nie potrafię przejść Morfiny bez stracenia jednego punktu zdrowia. Zawsze muszę stracić ten jeden punkt zdrowia. No i już po niej. Tyle było z konfrontacji. A w tle mamy właśnie, jak widzicie, cmentarz oraz taki niebieskawy filtr. Bardzo fajny zresztą. I to by było na tyle. W ten oto sposób ukończyliśmy pierwszy świat, czyli cmentarz. W 100%. I dwa dodatkowe życia dostaliśmy. Zajarał se papierosa. No. Smoky. Tak, i tutaj przy okazji mamy hasło. No i w taki oto sposób ukończyliśmy pierwszy świat w 100%. Tak więc nie ma tutaj już żadnego poziomu. A ten telewizor, który tutaj widzicie, to jest w zasadzie telewizor do świata numer 2. Dokładnie tak. W ten oto sposób mamy wszystko sobie zrobione na 100%, więc możemy udać się do drugiego świata, jakim jest New Toonland. Ale nie będziemy sobie teraz robili żadnego poziomu w New Toonland, dlatego że tutaj będziemy sobie kończyli dzisiejszą naszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten Let's Play z Gexa jedynki. Dajcie znać, co sądzicie o Gexie jedynce i jakie macie z tą grą wspomnienia.
piszcie w sekcji komentarzy najlepiej z tymi wszystkimi poziomami, co miały miejsce, bo jestem ciekaw, czy mieliście problemy, tak jak ja zresztą za dzieciaka i obecnie, czy nie mieliście problemów i uważacie Gexa 1 za żałośnie łatwą gierkę. Ja się z wami żegnam, nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia moich socjali, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż na Instagramie co prawda zdjęć nie wrzucam, ale daję powiadomienia, na przykład jeżeli na YouTubie nie pojawi się film, to na Instagramie macie powiadomienie, że hej, na YouTubie pojawi się film, kliknij w te adnotacje, żeby przenieść się do tego filmu. To by było na tyle, a na grupach na Facebooku oraz na Discord integrujemy się wszyscy ze sobą, informuję was tam o odcinkach lub co tam u mnie ciekawego się dzieje, ewentualnie o jakichś live'ach, tak więc śmiało zachęcam do wbicia na te socjale. To by było na tyle, jeszcze raz, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę Let's Play, widzimy się w kolejnych odcinkach z Gexa 1 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Z ciekawości powiem wam, że nagrywałem to 19 maja o godzinie 10.14. I jest piękna pogoda za oknem, więc trzeba korzystać z pogody. Na razie, cho!